Siemanko panowie, witam was serdecznie w moim nowym studiu. What the fuck? No dobra, żartowałem, to jest moje stare studio, bo to moja chata. Więc za chwilę wjeżdżamy oczywiście z Ligą Mistrzów. Ostatnio oglądało nas tyle osób. My z Kubą trafiliśmy większość typów. Oczywiście polegliśmy na Manchester United. No ale wy to już w ogóle, zobaczcie. Nikt z was nie trafił poprawnie typu z konkursu. No nikomu się nie udało, mam nadzieję, że teraz pójdzie wam lepiej. No i oczywiście nam też, liczymy zawsze na 100% skuteczności. Ale wiecie jakie to ciężkie, no. Manchester nas naprawdę zdziwił. No ale dobra, wjeżdżamy z kolejnymi meczami, z kolejnymi analizami. I oczywiście z konkursem, więc na początek wam, razu wam mówię, łapa w górę, subskrypcję kanału i wytypujcie dokładny wynik spotkania Liverpool-Bayern Monachium. Ale meczycho, ale meczycho. I oczywiście strzelca przynajmniej jednej bramki w tym meczu w komentarzu pod tym postem. Zostawcie że jeszcze raz, tak jak wam powiedziałem, łapę w górę, subskrypcję kanału. I już bierzecie udział w konkursie, wbijajcie na nasze kanały Telegram, na naszą aplikację mobilną, na naszego bloga. A ja już zabieram się do analizy. Wjeżdżamy. Lewandowski 3-0, lewy! Lionel Messi! Oh my God! Skąd za ale gol! Co za bramka! Co za bramka! Siemanko, tak jak wam na początku się z wami przywitałem, teraz witam się z Kubą i wy też się z nim przywitajcie, a Kuba przywita się z wami. High five! Siema mordo. Siema. Jak tam, humorki dopisują po weekendzie? Jeden trafiony kuponik idealnie, pokaż, pochwal się, taki kupon ustrzelił Kuba. Drugi w grze, tak? Tak, Inter, Forza Inter, teraz czekamy na Inter, jeszcze Napoli, Paris Saint-Germain. Będzie. Mam nadzieję. Dobra. Ostatnio Liga Mistrzów poszła nam nieźle, chociaż oczywiście nie idealnie, bo przejechaliśmy się na Manchesterze United. Niestety. No i też przejechaliśmy się troszkę na obie strzelą Borussia Tottenham. Ale tam mówiliśmy wam też, że może być over 2,5, więc fajnie to siadło. Over Schalke siadło, także nie jest źle ogólnie. Schalke chyba nie grała w tym tamtym tygodniu, tylko zagra w tym, ale nieważne. Sorry, mówię nie Schalke, tylko ten. No, co my stawialiśmy? Chłopie, nie pamiętam meczy, poczekaj, kurwa. Po Taromo, po powyżej 2,5, tak, to stawialiśmy. Dobra, panowie, bo tutaj ten nie ma czasu. Tak jak Kuba mówiłeś na naszym vlogu. Ale mimo wszystko, Kuba, nie było dużo sytuacji pobramkowych. My się nie przyjechaliśmy tu delektować futbolem, my przyjechaliśmy bawić życie. Tak, także jak widzicie, futbol to jest zabawa, tak? To jest cieszenie się życiem. Niedługo ten vlog na naszym kanale. A tymczasem co? Zabieramy się za analizę czterech spotkań, które przed nami. Zaczynamy od hitu, zaczynamy od prawdziwego hitu. Jedziemy na Anfield, Liverpool kontra Bayern Monachium, słucham ciebie. Ciężki mecz, Liverpool nie grał w tym tygodniu Ligi Premier League, także no, powinien być wypoczęty. Tego co mi powiedziałeś przed nagrywką, nie zagra środkowy obrońca Virgil van Dijk, który będzie pauzował za żółte kartki. Co jest mega osłabieniem do Liverpoolu, nie oszukujmy się, to jest po prostu najważniejszy trzon tej obrony. No w ataku Liverpool wiemy co wyprawia, potrafi strzelić bramkę każdemu, ale też dużo traci bramek. No z tego co mi się wydaje, no widzieliśmy, Bayern w ten weekend, w piątek męczył się dosyć mocno z Augsburgiem, wygrali 3-2. Jaki to będzie mecz? No wydaje mi się, że to będzie po prostu wiele bramek i z obu stron padnie przynajmniej po jednej. Tak, czyli co, obie strzelą takim naszym little bit pewniaczek. Macie taki kursik po 1,50, to jest bardzo ciekawe. Ja też bym w to pakował się, wydaje mi się, to jest najsensowniejsze w tym spotkaniu. Większość osób oczywiście też stawia na Liverpool, ale no Bayern jedzie na trudny teren, no ale co, on nie może się tam podłożyć w żadenkolwiek sposób. To co pokazało Paris Saint-Germain, doświadczenie nie kupisz i oni potrafili przyjechać na Old Trafford i wywieźć bardzo dobry wynik. No. Ciężko rokować tak na dobrą sprawę, to są tak mocne drużyny, że prawdopodobnie zadecydują detale. Ja akurat nie lubię grać takich meczy, ale wydaje mi się, że over 2,5 i obie strzelą to jest chyba najrozsądniejsze, co można zagrać w takim meczu. Tak, awans, jakbyśmy mieli tutaj wytypować? Nie chcę typować przed pierwszym meczem, tak jak mówię, zadecydują prawdopodobnie detale i forma Roberta Lewandowskiego. Ja właśnie mimo wszystko trzymam kciuki za naszego Robercika, trzymam kciuki za lewego. Mam nadzieję, że dołoży kolejne bramki do swojego już naprawdę nieprawdopodobnego rekordu, jeśli mówimy tutaj o klasyfikacji strzelców wszechczasów Ligi Mistrzów. No i będzie sobie ten rekord swój śrubował. No i ja myślę, że kurczę, ten dwumecz naprawdę może być tutaj bardzo ciekawy i liczę, że Robert strzeli przynajmniej jedną bramkę. Bardzo fajnie, naprawdę fajny mecz zapowiadający się, fajne ogólnie grupy jak na tak wczesną porę Ligi Mistrzów, w sensie na tak wczesną fazę Ligi Mistrzów. No nic, tylko się delektować.
Nie myślisz, że też Robert coś szukuje? Tak, myślę, że przynajmniej jedną, no musi strzelić po tym, co wypowiadał się Didi Hamann, po tym, co wypowiadał się Balak. No, Robert ma na sobie taką lekką presję przed Ligą Mistrzów. Także wydaje mi się, że musi udowodnić coś w sobie i kibicom, że jeśli strzeli bramkę, to naprawdę wszyscy zapomną. No dobra, ale tak szczerze mówiąc, ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego na Robercie i dlaczego ktoś w ogóle krytykuje Roberta, skoro ma takie liczby. To jest jakiś absurd. No wiesz, Bundesliga, Liga Mistrzów to są dwie odrębne ligi, tak na dobrą sprawę. No dobra, ale on sobie w lidze, ale on został królem strzelców w fazy grupowej Ligi Mistrzów, do kurwy dędzy. Tak, ale prawdziwe granie w Lidze Mistrzów zaczyna się dla Bayernu od tego weekendu, od przyszłego tygodnia. No okej, okay, ale wiesz, jeszcze nie zagrał meczu, a już go krytykują, ja tego tak, nie rozumiem. Tak, no ale wiesz, no Robert potrafi szybko ucinać krytykę, także jeśli no strzeli bramkę, jeśli strzeli bramkę, to wszyscy zapomną o tym, jeśli Bayern awansuje, to znowu będzie presja na następną kolejkę i tak to się będzie ciągnęło do samego finału. Dobra, lecimy z następnym dwumeczem, słuchajcie, który też odbędzie się we wtorek. Lyon-Barcelona, bardzo ciężki teren dla Barcelony. Barcelona, która po kontuzji Messiego nie może dojść do siebie, mimo że oczywiście Leo Messi gra. No to wiemy, że on się oszczędza, wiemy, że Barcelona ma problemy, no bo straciła tą swoją świeżość, straciła ten swój porywający styl, który strzelał zawsze dużo bramek. W tym momencie Barca już tak niestety nie wygląda. I powiem wam szczerze, że na takim terenie jak Lyon, no tutaj naprawdę może uratować Barcelonę tylko błysk Mesjasza. No ja innej opcji nie widzę, ale myślę, że będzie naprawdę bardzo ciężko i to nie będzie łatwy mecz dla Barcelony. No Lyon to jest dosyć solidna drużyna, oni tam mają fajnych zawodników, takich na przykład jak Fekir, który potrafi zaskoczyć każdego bramkarza i tak jak się po losowaniu mówiła, że to bardzo, bardzo łatwy dwumecz dla Barcelony, mi się wydaje, że ten pierwszy mecz to wcale nie jest aż takie pewne. Barcelona oczywiście może wyjść i wygrać tam 0-4, ale to jest wcale nie takie pewne, jak na przykład byśmy to zakładali 3-4 tygodnie temu. Tak, moim takim zdaniem, słuchajcie, co tutaj może się wydarzyć, jakim typem na to spotkanie, jest to, że obie drużyny strzelą bramkę. No, Barcelona wydaje mi się na wyjeździe no musi dziubnąć chociaż jedną, jeśli myśli o tym, żeby spokojnie sobie zagrać u siebie, a Lyon u siebie też lubi strzelać, no. No przede wszystkim, Lyon nie będzie miał nic do stracenia, to co widzieliśmy po Ajaxie, no nie mieli nic do stracenia, wyszli wysokim pressingiem, utrudniali życie jak mogli Realowi. Myślę, że podobną taktykę musi przyjąć Lyon, że oni po prostu muszą usiąść na Barcelonie i nie pozwalać jej utrzymywać się długo przy piłce. Tutaj obie drużyny strzelą bramkę, jest solidnym typem. No i co, solidnym typem też jest według mnie plus 1,5 handicap w stronę Lyonu, bo wydaje mi się, że absolutnie Barcelona tutaj nie zdominuje tego spotkania, nie wygra różnicą dwóch bramek, jest to absolutnie niemożliwe. Tylko kurczę, patrzę na te handicapy i tutaj akurat na Fortunie nie widzę, ale zobaczmy na Alfabet. Na Alfabecie mniej więcej jest to po takim kursie i wydaje mi się, że jest to też bardzo ciekawe. Nic tutaj innego ja bym nie rokował. Ja to wiesz, że handicapów tak nie lubię zbytnio. No cóż, to jest Liga Mistrzów. No jak wszyscy wiemy, od zawsze to jest najtrudniejsze pewnie nie tylko dla piłkarzy, ale i dla ludzi obstawiających mecze. No to naprawdę ciężko wygrać tam pieniądze i nie oszukujmy się, no tam może zdarzyć się wszystko. Jeszcze wam nie powiedziałem o konkursie oczywiście do meczu Liverpool-Bayern Monachium, sorry, ale mówię wam na początku, więc mam nadzieję, że zapamiętaliście. Ostatnio Kuba nikomu spośród wszystkich naszych komentujących nie udało się wygrać szalika. Cóż, no pokażę. Ten szalik dalej leży, dalej u mnie leży. Dalej czeka. Także dla swojego nowego, no cóż, tego, właściciela. Za tydzień przylatuję, no powodzenia wam życzę w tym tygodniu, może się uda. Dajcie radę. No dobra, wracamy do typu, wracamy do następnego spotkania. A następne spotkanie, słuchajcie, to Schalke Manchester City. No to oczywiście dwumecz, który ma tylko jednego faworyta, bo to co ostatnio wyprawia Manchester City, no to naprawdę chapeau bas. No tak. Cóż tu można powiedzieć, no ale Manchester City to jest, no wszyscy mówią, jacy oni są mocni, tylko właśnie na jaką fazę rozgrywek oni są mocni, ja sam nie wiem do tej pory, jakoś tak nie do końca w nich wierzę, no jest ten fantastyczny Aguero, który 2 mecze, 6 bramek, fajnie, ale jak mocny jest ten Manchester City, jeśli zestawimy go z jakimś naprawdę topowym zespołem z Europy, no jesteśmy... No dobra, ale chyba nie jest topowym... No nie, to wiesz, to nie będzie jakiś mega trudny mecz dla City, ale oni pokazywali, że potrafią się potknąć z tymi słabszymi zespołami, już tak jak wspominaliśmy, że potrafili przegrać na Lyonie. Schalke, no co możemy powiedzieć o Schalke? Wydaje mi się, że to jest to samo, co z Ajaxem i z Lyonem. Oni nie mają nic do stracenia. Pierwszy mecz u siebie, muszą wyjść, dać siebie 100%. Mało tego, oni muszą dać siebie 150%, jeśli chcą ugrać jakiś dobry wynik. Nie wiadomo,
jeśli wygrają, zremisują ten mecz, to, to będzie dla nich chwała. No, wydaje mi się, że... No, nie mają. City. Tak, nie mają jakichś mega wielkich szans, ale też no ja w tej Lidze Mistrzów na tym etapie nie ma już co skreślać tych zespołów. Wiemy, że teraz jest ten wysoki pressing. Zawodnicy potrafią utrudniać drugim życie, także to też wydaje mi się, że nie padnie jakoś mnóstwo, nie padnie tam 5 bramek w tym meczu, ale City jednak dowiezie do końca to zwycięstwo. No dobra, ale no zwycięstwo, słuchajcie, no biorąc pod uwagę kursy, no to nie opłaca nam się tego stawiać. Bo na zwycięstwo, słuchajcie, Manchester City jest tylko 1,30, to jest naprawdę bardzo mały kurs. Ale co myślisz o powyżej 2,5 bramki? Co myślę o powyżej 2,5 bramki? No zobacz na ostatnie mecze, City, nie? Schalke nie jest w wybitnej formie, oczywiście pewniakiem jest to, że City to wygra. Ale co mielibyśmy tutaj postawić? No ja i cały czas myślę o bramkach i cały czas myślę, że powyżej 2,5 bramki w takim spotkaniu nie jest głupim pomysłem, no bo City lubi strzelać i na wyjazdach, i u siebie, wszędzie lubi strzelać. Na Schalke, żeby się nie skompromitować, no to jedną bramkę może wciśnie Manchesterowi City, co ty na to? Też mi się wydaje, że to jest dosyć rozsądne, jak sprawdzaliśmy, no Schalke nie jest w jakiejś wybitnej formie, oni tracą i dużo bramek i wcale też wielu nie strzelają, przegrywają u siebie, tak jak z Borussią Mönchengladbach 0-2. Co jest dobrym typem? Może Agüero, który strzela mnóstwo bramek, może przynajmniej jedną w tym meczu prawdopodobnie ukuje. Tak? Mi się wydaje, no albo powyżej 2,5, albo może, że City po prostu powyżej 1,5. No to my czujemy, że będzie powyżej 2,5 i że Agüero strzeli bramkę, tak? Tak. Dobra, podsumowując, ten mecz zamykamy, no bo ten mecz może nie mieć jakiejś wielkiej historii. I przenosimy się do następnego spotkania Atletico Madrid-Juventus. Tak jak mówiłeś, mecz loteria, rzut monetą. Tak to odbieram. No, na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy tam padnie dużo bramek, czy mało bramek, kto awansuje, kto wygra, kto przegra, czy tam będzie remis. No ciężko stwierdzić, to tak na dobrą sprawę w tym meczu może wydarzyć się wszystko. No tak, ale nie oszukujmy się, w jakiejś wybitnej formie nie jest Atletico Madrid. No tak, ale wiesz, że oni mogą wystrzelić w każdym meczu. No to jest, no, tak jak mówiliśmy, to jest dosyć duża loteria i Atletico może nie grać cały sezon dobrze, a przyjdzie dwumecz z Juventusem i oni nagle muszą wystrzelić. Tak jak pamiętajmy, że oni mają finał na swoim stadionie. Oni postawią wszystko po to, żeby ten Juventus przejść, a Juventus po ściągnięciu Cristiano Ronaldo będzie chciał wygrać tę Ligę Mistrzów. Także to jest taki przedwczesny finał Ligi Mistrzów. Aż tak? Myślisz, że to może być przedwczesny finał Ligi Mistrzów? Tak, no, myślę, no dobra. I dlatego ja myślę, że tutaj będzie walka do ostatniej piłki. Wydaje mi się, że Atletico Madryt najważniejsze, co będzie chciało zrobić, to wszystkim nie stracić bramki. Co o tym myślisz? Z tego co już nie wiem, czy to weszło w życie, czy te nowe przepisy jeszcze nie weszły w życie, że ta bramka na wyjeździe... Tego nikt nie wie. No, to jest dosyć niejasne, czy to w ogóle ma znaczenie. Tego nie wie, naprawdę. Na każdej portalu piszą inaczej, że w Lidze Mistrzów się liczą tak, że w ligach się liczą tak, że w pucharach się liczą odwrotnie. Tego naprawdę nie wie. Nikt, moim zdaniem, sama UEFA tego nie wie. Czyli oni zdecydują, po awansach zdecydują, kto awansował, jak policzą bramki, zobaczą, o, tu chcemy tego, to dobra, to niech ten awansuje, bo to nam się pakuje. Rozmawiamy o tej kwestii tych bramek, no bo nie wiadomo, czy w końcu te bramki na wyjazdach się liczą podwójnie, czy się nie liczą. Naprawdę, UEFA się tak pogubiła, moim zdaniem, w ogóle ostatnio UEFA odpierdala według mnie manianę, nie? O tym się już mówiło dosyć dawno temu, to już było przed zakończeniem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mamy 3 miesiące minęły i nadal to jest niejasne, na forach przewijają się tematy, że to już jest klepnięte, później, że nie klepnięte. No nie wiem, czy oni sobie będą decydowali po prostu później po awansach, ciężko powiedzieć. No jeśli gramy starym systemem, to Atletico na pewno nie będzie chciał stracić bramki. Dobra, mój typ na to spotkanie poniżej 2,5 bramki, mimo wszystko uważam, że Atletico tą bramkę strzeli. Ja powiem szczerze, że nie czuję tego meczu, no ciężko powiedzieć, wydaje mi się. No wiesz, tu jest tylu dobrych napastników, że tam bramki naprawdę mogą też padać. Pamiętajmy, jest Griezmann, jest Ronaldo, no ma kto te bramki strzelać, no... Jest Dybala, tak? Tak, no także tam naprawdę jest bardzo mocna ofensywa i po obu stronach. Ja wiem, że obrona obroną, ale te bramki... To nie jest wcale takie oczywiste, że nie padną w tym. No dobra, to może pójdźmy na żywioł i zrezygnujmy z tego, że poniżej. Tylko idźmy, że obie drużyny strzelą bramkę. Kurs 2-5. Dziękuję, dobranoc. To jest dla odważniejszych oczywiście, ale... No, ale nie, wiesz, no, musimy coś zdecydować, bo to się, wiesz, nie sumuje. No albo poniżej, albo powyżej. No. Wiesz, że ja nigdy nie lubię typować poniżej i praktycznie nigdy nie gram poniżej. Zawsze wolę dać over. Dobra,
Zmiana decyzji, jedziemy w obie strzelą, będzie wyższy kurs, będą większe emocje i będziemy kibicować, żeby ktoś strzelił bramkę, no. No tak, w meczu chodzi o to, żeby padały bramki, żeby były emocje, no mecz 0-0. Dobra, panowie, zmiana decyzji, wybaczcie, ale lecimy w temat, obie drużyny strzelą bramkę po kursie 2-5. Tak, 2-0-5. Myślę, że to jest bardzo rozsądne. Dobra, tak robimy. I coś do tego meczu, kto awansuje według ciebie, tak jak mówiłeś, nie wiesz kto awansuje. Nie. Oczywiście faworytem Juventus. Detale zdecydują. Wiecie, łatwiej typować ligę, gdzie grają słabsze drużyny z lepszą i takie tam niż takie naprawdę topowe, gdzie grają ze sobą, tak jak El Clasico, jest strasznie ciężko wytypować takie mecze. No, Buchmacher też musi zarabiać, nie oszukujmy się. No i zarabia, i to nie małe pieniądze. Ale nie z nami całe szczęście, bo my jeszcze cały czas jakoś dotrzymujemy tego kroka i jesteśmy z nim zwycięzcy. Mam nadzieję, że we wtorek albo jeszcze jutro w poniedziałek w naszym vlogiem z meczu Petersborough... Charlton Athletic. Zobaczycie, jak byliśmy u Krystiana, jak mu kibicowaliśmy, jaka podróż była niesamowita, jaki dopik na stadionie i naprawdę wiele ciekawych puent tam zobaczycie. Dlatego żegnamy się z wami, oczywiście dajcie suba, dajcie łapę i co? I dajcie komentarz konkursowy i to będzie na tyle i będziemy zajebiście zadowoleni.